Porytowe wzgórze w Lasach Janowskich oraz tereny Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie znalazły się w czerwcu 1944 roku w epicentrum największej dwuetapowej niemieckiej akcji przeciwpartyzanckiej w okupowanej Polsce. To tutaj doszło do największych walk partyzantów z Niemcami. Dziś przybliżę Wam te wydarzenia oraz opowiem, kim byli w tej zagmatwanej historii prawdziwi bohaterowie Porytowego Wzgórza. Witam w kolejnym odcinku Teraz Historia. Dzisiaj odwiedzimy miejsca związane z największymi walkami partyzanckimi w czasie II wojny na terenach Polski. Tutaj różne polskie oddziały partyzanckie oraz sowieckie oddziały rajdowe znalazły się okrążone przez 30 tysięcy niemieckich żołnierzy w potężnej akcji, która miała ich wyeliminować. W pierwszym etapie sytuacja wydawała się beznadziejna, lecz partyzantom udało się bez większych strat wydostać. Niestety w drugim etapie niemieckiej akcji Niemcy zdołali zabić kilkuset polskich partyzantów. Zapraszam teraz na tą historię. Lasy Lipskie i Janowskie to jedne z najładniejszych i największych kompleksów leśnych w Polsce, które niegdyś stanowiły jedność z Puszczą Solską i Puszczą Sandomierską. Niestety rozwój osadnictwa w tych rejonach spowodował intensywny wyrąb lasu, co w efekcie doprowadziło do rozdzielenia i dziś są one odrębnymi lasami. W czasie niemieckiej okupacji tereny te stały się naturalnym zapleczem dla wielu oddziałów partyzanckich antyniemieckiego podziemia. Później także, gdy Niemcy zaczęli przegrywać z Armią Czerwoną na wschodnim froncie, Sowieci zaczęli wysyłać w ten rejon tak zwane oddziały rajdowe, których zadaniem było prowadzić akcje sabotażowe na tyłach frontu. I tak w ten sposób lasy południowej Lubelszczyzny stały się największym bastionem partyzanckim w okupowanej przez Niemców Polsce. Tuż za pomnikiem, jak się wejdzie już tutaj na szlak, który prowadzi przez tereny i miejsca, gdzie odbywały się bitwy, od razu widać, dlaczego partyzanci tutaj lubieli być. Czuli się tu bezpiecznie i przebywali tutaj najczęściej. Wiele oddziałów tutaj czuło się bezpiecznie ze względu na teren. Trudno było tutaj Niemcom dotrzeć w jakikolwiek sposób. Na przełomie 1943 i 1944 roku, ze względu, że front szybko posuwał się na zachód, Niemcy potrzebowali także na tych terenach stworzyć magazyny, składy wojskowe oraz bazy reorganizacyjne do odtwarzania rozbitych na froncie oddziałów. Niestety okazało się to dla nich niełatwa sprawa, gdyż działające w lasach oddziały skutecznie prowadziły sabotaż przeciwko nim. Dodatkowo, gdy zaczęły się pojawiać sowieckie oddziały rajdowe, to sytuacja stała się dla Niemców bardzo trudna. W lutym 1944 roku sam Hans Frank nie ukrywał swojego niezadowolenia sytuacją na Lubelszczyźnie. Jeśli nie potrafimy dać sobie rady z taktyką bandycką, wówczas wszystko, co mówimy o autorytecie władz na tym obszarze, jest czczą gadaniną. W takim bowiem razie nie będziemy już panami tego kraju, lecz jedynie marionetkowymi przedstawicielami jakichś centralnych władz, którym w rzeczywistości ster rządu wymknął się z rąk. Jak już wspominałem, tereny tych lasów były naturalnym zapleczem dla partyzantów, gdyż jeszcze przed klęską Niemców na wschodnim froncie Niemcy w głównej mierze omijali te tereny ze względu na trudności, które stanowiły gęste zarośla, bagniste tereny i skuteczna dywersja polskich partyzantów. Jednak ze względu na sytuację na początku 1944 roku Niemcy postanowili podjąć szereg działań, by zabezpieczyć zaplecze frontu. Zasadniczym zadaniem, jakie podjęto, było oczyszczenie terenów z partyzantów. Już w styczniu z inicjatywy Heinricha Himmlera rozpoczęto organizować wzdłuż linii Bugu stałych pozycji przeciwpartyzanckich, jak to nazywali, do zagarniania band. Wiosną tego samego roku Niemcy rozpoczęli przeprowadzać na Lubelszczyźnie pierwsze akcje przeciwpartyzanckie. W kwietniu 1944 roku przeprowadzili akcję Immergrun, a w maju kolejną o kryptonimie Maigewitter. Niestety żadna z akcji nie przyniosła oczekiwanych rezultatów, bo nie udało się rozbić żadnego oddziału, ani też nie udało się zahamować partyzanckiego sabotażu i dywersji. No i jak wiemy, już przystąpili do tego
początkiem czerwca. Pierwsze starcia tutaj z oddziałem ojca Jana były już tutaj w Lasach Lipskich. W maju było jasne, że sytuacja na Lubelszczyźnie wymykała się Niemcom spod kontroli. Dlatego wtedy niemieckie władze zdecydowały się przeprowadzić największą dotychczas akcję przeciwpartyzancką. W 1944 Niemcy już nie mieli za dużo wyjścia, zbliżał się wschodni front, Rosjanie wypychali coraz dalej Niemców. W tym rejonie tutaj znajdowały się bardzo duże ilości różnych oddziałów, szczególnie tych sowieckich, więc Niemcy nie mieli za bardzo wyjścia, tylko musieli się już za ten teren wziąć, dlatego że stacjonujące tutaj w tym rejonie oddziały, nie tylko sowieckie, ale i polskie, dawały popalić Niemcom. Dywersja, która się odbywała tutaj, szczególnie na tych liniach kolejowych, które przebiegają przez ten teren, po prostu było to bardzo uciążliwe dla Niemców i dlatego też postanowili jak najszybciej zrobić z tym porządek. Po pierwszym starciu, jakie doświadczył oddział NOW AK ojca Jana Franciszka Przysiężniaka w Lasach Lipskich, było już wiadomo, że Niemcy szykują większą akcję, bo potwierdzały to także doniesienia wywiadu Armii Krajowej. W tym czasie Niemcy mieli już na Lubelszczyźnie potężną siłę, która stanowiła około 30 tysięcy żołnierzy i jak się później okazało, rozpoczynali największą dotychczas dwuetapową akcję przeciwpartyzancką. Dwuetapowa akcja pod kryptonimem Sturmwind 1 i Sturmwind 2 rozpoczęła się początkiem czerwca i zakładała najpierw okrążenie Lasów Janowskich i zaciśnięcia wokół Lasu Pierścienia. Druga, Sturmwind 2, miała podobny charakter i zakładała okrążenie Puszczy Solskiej. Do największego starcia w środku Pierścienia z partyzantami doszło w nocy z 14 na 15 czerwca na tzw. Porytowym Wzgórzu. W tym momencie znajdowało się tutaj około 3000 sowieckich dywersantów oraz kilkuset polskich partyzantów z różnych oddziałów. Mimo wrogiego nastawienia polskich oddziałów niepodległościowych do polskich komunistów, a także i Sowietów, dowódcy oddziału w obliczu zagrożenia zdecydowali podjąć wspólną walkę przeciw Niemcom, gdyż i tak w tym momencie nie miał nikt wyjścia z sytuacji. Dowódcą wszystkich oddziałów na czas walki wyznaczony został Bolesław Usow-Konar z oddziału NOW AK ojca Jana, gdyż był on doświadczonym leśniczym w Lasach Janowskich i znał bardzo dobrze teren. Podczas ostrych walk, w których zginęło około 100 partyzantów różnych ugrupowań, to walka partyzantów i tak okazała się sukcesem, gdyż w większości udało się bezpiecznie wydostać z niemieckiego okrążenia. A wszystko to było możliwe dzięki doświadczeniu dowódcy Bolesława Usowa-Konara z oddziału ojca Jana. I tak jak poprzednie akcje na tym terenie, mimo potężnego natarcia, akcja Sturmwind 1 dla Niemców skończyła się na Porytowym Wzgórzu fiaskiem. Zdezorientowani sytuacją, Niemcy kilka dni później skierowali swoje siły w stronę Puszczy Solskiej. To, że udało się partyzantom stąd wydostać, to był w pewnym rodzaju cud, dlatego że mimo doświadczenia dowódcy oddziału ojca Jana, czyli Konara, fakt jest taki, że tej nocy, kiedy rozegrały się tutaj te bitwy, padał bardzo mocny deszcz, więc pod osłoną tego deszczu partyzanci po prostu mogli się z tego okrążenia wydostać. Także prawdopodobnie ten deszcz ich uratował, bo jakby nie ten deszcz, to by tutaj dalej byli okrążeni, by mocno Niemcy robili im presję i prawdopodobnie wielu by z nich zginęło, jeśli nie wszyscy. Także dzięki doświadczeniu Bolesława Usowa-Konara, jego znajomości terenu, oni bezpiecznie po prostu stąd wyszli. W drugim etapie akcji, czyli w Sturmwind 2, rozegrała się druga potężna bitwa z polskimi partyzantami, tak zwana bitwa pod Osuchami. Ta bitwa uważana jest za największą bitwę partyzancką w okupowanej Polsce. W tej bitwie uczestniczyło około 1000 żołnierzy Armii Krajowej i batalionów chłopskich. W dniach między 21 i 25 czerwca 1944 roku Niemcy, dokładnie przeczesując lasy Puszczy Solskiej, zdołali zabić około 400 partyzantów.
Schwytanych żywych w Puszczy Solskiej Niemcy wywieźli do obozów przejściowych w Biłgoraju i Zwierzyńcu, a następnie do obozów śmierci w Majdanku i w Bełżcu. Po akcji Niemcy przez kilka dni pacyfikowali pobliskie wioski, zabijając kolejnych kilkadziesiąt osób. Część poległych w tej walce partyzantów spoczywa na cmentarzu partyzanckim w Osuchach. Cmentarz ten jest największym cmentarzem partyzanckim w Polsce, na którym spoczywa ponad 200 polskich partyzantów. Aby upamiętnić tę walkę, przy cmentarzu w Osuchach zbudowano małe muzeum poświęcone żołnierzom AK i BH. Co roku także odbywają się w tym miejscu uroczystości upamiętniające bitwę oraz poległych partyzantów. Na Porytowym Wzgórzu w latach 70. komuniści postawili pomnik upamiętniający, jak to nazwali, braterską walkę. Pomnik, który stoi tutaj na Porytowym Wzgórzu, stanął tutaj w czerwcu 1974 roku i on upamiętnia wspólną bohaterską walkę Sowietów oraz polskich partyzantów przeciwko Niemcom. Niestety 30 lat po upadku komunizmu, jeśli chodzi o rocznicowe uroczystości na Porytowym Wzgórzu, niewiele się zmieniło. Do dziś składane są kwiaty na sowiecko-polskim pomniku, z czym wiele patriotów ma problem. A w dodatku zapraszani na uroczystości przedstawiciele rządu rokrocznie bojkotują uroczystości. No ale cóż tu się dziwić, przecież nie wypada dziś składać kwiatów na pomniku, na którym znajduje się sowiecki żołnierz z sierpem i młotem na czapce. Ten pomnik dziś w pewnym sensie jest też kością niezgody, dlatego że w dzisiejszych czasach wiemy, jaki był cel sowieckiej armii. Nie przyszli oni tutaj nas wyzwalać, tak jak to się dzisiaj jeszcze o tym mówi. Oni przyszli nas zniewolić i zdobyć nasz teren. Patrioci, którzy nie chcą tutaj składać kwiatów, i to jest normalne, przecież nie będziemy hołdować tutaj sowieckim żołnierzom, bo tak naprawdę oni nie przyszli tutaj nas wyzwalać, byli tutaj w innym celu. Więc dziś to jest trudna sprawa. Obchody tutaj na Porytowym Wzgórzu co roku odbywają się tutaj w tym miejscu i składane są kwiaty na tym pomniku. Niestety wiele osób nie uczestniczy z tego powodu. W 2020 roku być może te sprawy się odmienią, gdyż wreszcie zostały podjęte kroki, by zmienić formę uroczystości, aby nie hołdować sowieckiemu najeźdźcy, a prawdziwym bohaterom, czyli żołnierzom AK z oddziału NOW-AK ojca Jana Franciszka Przysiężniaka, którzy przecież wyprowadzili wszystkich partyzantów z okrążenia i to oni zasługują na najwyższą chwałę. Kilka miesięcy temu byłem zaproszony tutaj w ramach fundacji, w której działam. Byliśmy tutaj na rozmowach ze starostą Janowskim i ta sytuacja ma się od następnego roku zmienić, czyli oficjalne uroczystości, które się tutaj odbywają, od czasów PRL-u nie są uczęszczane tutaj przez przedstawicieli rządu, a to dlatego, że prawdopodobnie, jak wiemy, nikt tutaj nie będzie składał na sowieckim pomniku kwiatów. Dlatego też uczestniczyłem w tych rozmowach, bo rozmowa dotyczyła właśnie przeniesienia tych uroczystości, żeby wszyscy mogli godnie uczcić żołnierzy Armii Krajowej i wszystkich tych formacji niepodległościowych, które tutaj walczyły. No i prawdopodobnie tegoroczna już uroczystość będzie odbywała się tutaj w tym samym miejscu, tylko prawdopodobnie w drugim miejscu, być może tutaj pod tym krzyżem. Ten krzyż został tutaj postawiony później już po 90 roku, więc prawdopodobnie już te uroczystości nie będą się odbywały tutaj, już nie będzie składania tych kwiatów tutaj na tym sowieckim pomniku. No ale ciekawa, jaka będzie ta sytuacja, dlatego że osobiście byłem tutaj już kilka razy na tych uroczystościach i wiem, że przyjeżdżają tutaj jeszcze żołnierze Armii Ludowej, czyli partyzanckich oddziałów AL. Oni tutaj jeszcze do dziś czczą tych bohaterów polskich i sowieckich. Oni są dumni z tej jakby przeszłości. Dlatego też zobaczymy, jak to wszystko się potoczy.
Na pewno trzeba to zmienić. Nie wolno hołdować komunizmowi, był on zły i zbrodniczy. I tak jak powiedziałem wcześniej, Sowieci nie byli tutaj, żeby nas wyzwalać, tylko byli nas tutaj zniewolić. A wszystkie te działania, chociaż tutaj wspólnie działali z Polakami, to wiemy, że no po prostu nie było innego wyjścia w tym momencie. Oni wszyscy się tutaj znajdowali, nie mieli innego wyjścia, albo walczyć razem przeciwko Niemcom, albo wszyscy mogli zginąć, więc Sowietów było to na ręce, żeby iść tutaj w parze, bo oczywiście byliśmy dla nich mięsem armatnim. Jeśli podoba Ci się ten film, daj łapkę w górę i zostaw komentarz. A jeśli jeszcze nie zasubskrybowałeś kanału, to proszę zasubskrybuj i przyciśnij dzwonek, aby otrzymać powiadomienia o nowych odcinkach. Do zobaczenia w następnym odcinku.